Prawo w Norwegii niejednokrotnie sprawiło naszym rodakom problemy. Dlatego też postanowiliśmy wyjść z pomocną dłonią i stworzyliśmy nowy program, w którym to przy współpracy z kancelarią adwokat firma Niżwicki Obluszko odpowiemy na najbardziej nurtujące Was pytania. Pani Nina oraz pan Tomasz to adwokaci z wieloletnim doświadczeniem. Razem prowadzą polskojęzyczną kancelarię w centrum Oslo, gdzie wraz ze swoim zespołem pomagają w rozwiązywaniu spraw z m.in. prawa pracy, prawa spadkowego czy pomocy prawnej w Polsce. Na swoim koncie mają dziesiątki wygranych sporów i to właśnie oni odpowiedzą na Wasze pytania. Formuła jest prosta. Wy pytacie, a adwokaci odpowiadają. Pytania zaś pochodzą od naszych czytelników. Wstęp mamy już za sobą, czas zapytać adwokata. Czy pracodawca może zażądać, abym wykorzystał urlop w czasie kwarantanny? Pracodawca powinien w pierwszej kolejności omówić plan urlopu z pracownikiem. Jeżeli nie uda się ustalić urlopu w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, to wtedy pracodawca rzeczywiście ma możliwość samodzielnego wyznaczenia planu urlopowego, niemniej jednak w pewnych ramach. Na przykład pracownik może domagać się urlopu 18 dni w okresie od 1 czerwca do 30 września. Nie dotyczy to jednak pracowników zatrudnionych po 15 sierpnia. Jeżeli też nie jesteśmy zdolni do pracy, to również nie jesteśmy zdolni do odbycia urlopu. I w takiej sytuacji, jeśli zachorujemy przed urlopem i okażemy pracodawcy zwolnienie chorobowe ostatniego dnia przed urlopem, mamy wtedy też prawo do przeniesienia urlopu na inny okres. Pracodawca może też ze swojej strony zażądać zmiany urlopu, ale w takiej sytuacji pracownik ma prawo do odszkodowania. Pracodawca zażądał, abym wrócił do Norwegii wcześniej o 10 dni. Czy to jest zgodne z prawem? Pracodawca może żądać tego, aby pracownik wrócił z urlopu wcześniej niż zaplanowano. W takim wypadku jednak pracodawca musi mieć szczególny powód, który będzie wynikał z nadzwyczajnych okoliczności i potrzeb firmy. Może to być na przykład duża, nieprzewidziana wcześniej ilość pracy. Jeżeli pracodawca żąda, czy też wzywa pracownika do powrotu z urlopu wcześniej o 10 dni, czy też skrócenia czasu między rotacjami o 10 dni, to w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek zapłacenia za czas kwarantanny, bowiem żądanie pracodawcy jest podyktowane tym, aby pracownik rozpoczął faktyczne wykonywanie pracy w pierwotnie ustalonym czasie. Odpowiadając więc na to pytanie, pracodawca może żądać, aby pracownik wcześniej wrócił do pracy, jednak to po stronie pracodawcy będzie pokrycie kosztu, jaki wynika z tego, że pracownik musi przyjechać do Norwegii odpowiednio wcześniej. Czy pracodawca ma prawo narzucać pracownikom, kiedy w ciągu roku mają wykorzystać urlop wypoczynkowy? W sytuacji, gdy okres urlopu jest wyznaczany jednostronnie przez pracodawcę, to pracownik powinien zostać poinformowany o wyznaczonym okresie urlopu 2 miesiące przed tym urlopem. Regułą jest zatem, że pracownik powinien otrzymać informację o planowanym urlopie nie później niż na 2 miesiące przed urlopem. W sytuacji kwarantanny musimy również pamiętać, że osoby objęte obowiązkową kwarantanną wyznaczoną przez sanepid mają prawo do uzyskania zwolnienia chorobowego w tym czasie, kiedy powinny odbywać kwarantannę i w takiej sytuacji pracownik ma prawo do wynagrodzenia. Czy pracodawca może zabronić wyjechać za granicę w wolnym czasie? Pracodawca nie może co do zasady zabronić pracownikowi wyjazdu za granicę w czasie wolnym. Może jednak odradzać pracownikowi opuszczania Norwegii z uwagi na szczególne okoliczności, tak jak to jest teraz, z uwagi na przykład na pandemię. Jeżeli pracownik wyjeżdża za granicę w czasie wolnym, wbrew zaleceniu, czy też wbrew temu, co pracodawca mu odradza, to zwykle pojedynczy przypadek nie będzie stanowił wystarczającej podstawy dla pracodawcy do tego, aby rozwiązać stosunek pracy. Jeżeli jednak sytuacja miałaby się powtarzać i do wyjazdów za granicę poza Norwegię dochodziłoby kilkakrotnie i jednocześnie pracodawca za każdym razem przekazywałby pracownikowi wyraźną informację, że odradza pracownikowi wyjazd za granicę z uwagi na panującą sytuację pandemiczną, to taka sytuacja może stanowić już naruszenie obowiązku zachowania lojalności pracownika wobec pracodawcy i rzutować na trwałość czy też na rozwiązanie stosunku pracy. Jestem na rotacji. Zamknięcie granic nastąpiło, gdy byłem w Polsce. Mam ten numer, nie mogę wjechać do Norwegii.
kto za to zapłaci. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że restrykcje dotyczące podróży stanowią uzasadnioną podstawę do nieobecności w pracy. Pracownik w takiej sytuacji nie może zostać zwolniony z pracy na tej podstawie. Ale w takiej sytuacji pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a tym samym nie posiada prawa do wynagrodzenia. Jeśli jednak pracownik przybył do Norwegii i musi odbyć obowiązkową kwarantannę, to w takiej sytuacji ma prawo do zwolnienia chorobowego, a tym samym do świadczenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę w ciągu pierwszych 16 dni. A więc w tym konkretnym przypadku, jeśli pracownikowi uda się uzyskać zwolnienie chorobowe, to będzie przysługiwało mu prawo do świadczenia chorobowego. Jeśli jednak nie posiada zwolnienia chorobowego i tym samym nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy w tym czasie, to za ten okres nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia. Chcę wyjechać do Polski na urlop w związku ze ślubem mojej córki. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na mój urlop? Urlop wymaga co do zasady uzgodnienia między pracodawcą a pracownikiem. Oznacza to, że pracownik nie może samodzielnie ustalić dnia, kiedy chciałby rozpocząć urlop. Potrzebna jest do tego zgoda pracodawcy. Pracodawca może odmówić zgody na urlop tylko jeżeli ma ważne ku temu powody. W sytuacji, kiedy urlop miałby wynikać z tego, że pracownik wyjeżdża do Polski w związku ze ślubem dziecka, to taka sytuacja z pewnością będzie podnosiła pracodawcy poprzeczkę co do tego, jaki miałby być powód po stronie pracodawcy, który mógłby uzasadnić odmowę udzielenia zgody pracownikowi na wzięcie urlopu. Jeżeli jednak pracownik wyjedzie do Polski, nie mając na to zgody pracodawcy, to nie musi to automatycznie oznaczać, że taka sytuacja będzie stanowiła podstawę do rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika. Kto płaci za obowiązkową kwarantannę? W sytuacji, kiedy przebywamy w obowiązkowej kwarantannie, mamy prawo do zwolnienia chorobowego i w takiej sytuacji również prawo do świadczenia chorobowego. W sytuacji, kiedy pracodawca nakłada na nas samodzielnie jakąś kwarantannę, to wtedy pracodawca musi pokryć nam wynagrodzenie w tym czasie. W końcu to w interesie pracodawcy leży, abyśmy nie przychodzili, nie stawiali się do pracy i tym samym to on powinien za to zapłacić. Czy należy mi się jakiś urlop na wyjazd do rodziców po 70 roku życia? Przepisy prawa nie przewidują szczególnego rodzaju urlopu na odwiedziny rodziców. Jednak jeżeli potrzeba odwiedzenia rodziców wynika z tego, że ich życie jest zagrożone z racji podeszłego wieku czy też stanu zdrowia, to w takiej sytuacji pracownik ma prawo do wolnego opłaconego przez świadczenie zwane Pleiepenger. Pleiepenger jest jednak wypłacane przez NAF, a nie przez pracodawcę. Jeżeli jednak odwiedziny miałyby się odbywać nie w związku z tym, że życie rodziców jest zagrożone, czy też innych osób bliskich, pracownik ma prawo do wolnego w ramach swojego urlopu wypoczynkowego, czy też urlopu bezpłatnego, jeżeli pracodawca na to przystanie. Warto jednak wskazać, że jeżeli pracownik miałby skorzystać z urlopu wypoczynkowego na przykład w marcu, i miałby on trwać 2, 3, 4 tygodnie, to warto także uzgodnić z pracodawcą, aby firma wypłaciła pracownikowi Feriepenger zamiast wynagrodzenia, tak aby pracownik nie był w miesiącu, który będzie następował po zakończonym urlopie, bez środków, jako że większość firm w Norwegii praktykuje wypłacanie Feriepenger w lipcu czy też w sierpniu, a niekiedy w czerwcu. Czy pracodawca może nie zgodzić się na odbycie kwarantanny w ramach urlopu bezpłatnego? Nie, pracodawca nie powinien odmówić zgody na odbycie kwarantanny w okresie urlopu. Niemniej jednak pracownikowi, który przebywa w obowiązkowej kwarantannie, przysługuje prawo do zwolnienia. Stąd zdecydowanie korzystniej dla pracownika będzie skorzystanie z zwolnienia chorobowego, tak aby mógł on utrzymać też świadczenie chorobowe w tym okresie. Czy są szczególne regulacje dotyczące kwarantanny dla pracowników rotacyjnych, czy tylko pozostaje kwestia dogadania się z pracodawcą? Niestety nie ma żadnych regulacji szczególnych, które regulowałyby kwestie dotyczące kwarantanny dla pracowników pracujących w rotacji. Konieczność przeprowadzania, przebywania kwarantanny, czy też ewentualnie ponoszenia wydatków związanych z testami, czy to po przyjeździe do Norwegii, czy też po przyjeździe z Norwegii do Polski, w zasadzie powoduje, że praca rotacyjna przestaje niestety być opłacalna nie tylko dla pracodawcy,
ale także dla pracownika. Tutaj w tym miejscu warto też dodać i podkreślić, że pracodawca ma obowiązek dopasowania warunków pracy do sytuacji życiowej pracownika. Zatem jeśli pracodawca decyduje się na zatrudnianie osób, które mieszkają na stałe za granicą bądź mają rodziny za granicą, powinien wziąć to też pod uwagę i pracownik oraz pracodawca w takiej sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy, powinni wspólnie wypracować jakiś plan, który będzie odpowiadał i spełniał oczekiwania obydwu stron. Pracodawca przed permitteringiem wysłał mnie na przymusowy urlop, bym wybrał dni wolne. Czy to jest poprawne? Pracodawca jest co do zasady zobowiązany do tego, żeby zadbać, abyśmy urlop, przynajmniej część urlopu, pewną pulę urlopu wykorzystali w danym roku kalendarzowym. I stąd pracodawca rzeczywiście w niektórych sytuacjach może nalegać, abyśmy wykorzystali urlop w danym okresie, przed upływem końca roku kalendarzowego. Z drugiej strony musimy też pamiętać, że pracodawca może nałożyć też i zaplanować urlop, ale też w takiej sytuacji powinniśmy zostać poinformowani o planie urlopowym nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem urlopu.